Witam Was bardzo serdecznie z wypożyczalni dla dzieci i młodzieży z Biblioteki Miejskiej w Luboniu. Ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, już tak wszyscy czujemy tą aurę, atmosferę zbliżających się świąt, a Wy tutaj bardzo przychodzicie i już pytacie o te książeczki na święta, myślę, że czas wielki, żeby Wam zaprezentować właśnie takie pozycje. Pierwszą taką książeczką, którą Wam przedstawię, jest książka pod tytułem Świąteczna Podróż. Słuchajcie, wyobrażacie sobie w ogóle święta bez smartfonów, telefonów, komputerów? No w dzisiejszych czasach myślę, że nie wszyscy by byli zadowoleni, żeby takie święta spędzić. Ale wiecie co? Bohaterowie tej książki też nie wyobrażają sobie takich świąt, ale jednak takie zasady panują u dziadków. I myślę, że jak chwycicie po tę pozycję, to się dowiecie i zobaczycie, jaka jest bardzo ciekawa, pełna przygód, naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam. Przeznaczona dla dzieci, od myślę 7 lat. Kolejna propozycja dla Was, kochani, to książka pod tytułem Święta z dziadkiem. Jest to opowieść o takim przesłaniu, które ma dla pewnej dziewczynki o imieniu Zosia dziadek. Zosia, kiedy była mała, bardzo dużo bawiła się ze swoim dziadkiem i on postanowił kiedyś napisać do niej list. I teraz Zosia, jako duża dziewczyna, właściwie dorosła kobieta, która ma już swoją rodzinę, zawsze w święta Bożego Narodzenia chowa ten list pod choinką i odczytuje do wszystkich domowników. I wtedy oni tak czują, że ten dziadek jest z nimi. Ale jakie przesłanie dziadek miał dla Zosi, to myślę, że jak przeczytacie, to się dowiecie. Ja do tej książki Was bardzo zachęcam, w ogóle polecam, z tego względu, że jest tam pewien motyw, który myślę nie tylko dzieciom, ale i dorosłym da dużo do myślenia i zapraszam do przeczytania tej właśnie książeczki na pewno. Słuchajcie, następna. Ta skierowana dla małych dzieciaczków, raczej mniejszych, no tak te 4-5 lat. Ja kiedy ją chwyciłam do ręki, a zamawiałam ją niedawno, to nasz też nowy, jeden z nowszych zakupów. Przypomniały mi się stare, dobre czasy, kiedy ja miałam jeszcze małe dzieci i to była jedna z moich ulubionych bajek. No czyli co? Tomek i przyjaciele. Słuchajcie, książka Zimowe opowieści. Znajdziecie tu 4 bajeczki. Nie, znajdziecie tutaj 3 bajeczki. Słuchajcie, książka jest przepięknie zilustrowana, napisana dużą czcionką, bardzo kolorowa. Zobaczcie, ona jest naprawdę, wszystkie strony są takie dla tych maluchów. Jak przychodzicie tutaj, te małe dzieci sobie tam przeglądają w tych naszych skrzyneczkach te książki, to zawsze w rączki wchodzą te piękne, takie kolorowe okładki. Ona jest naprawdę przepiękna. Zresztą napisana prostym językiem, w taki bardzo fajny sposób. I myślę, że dzieciom się bardzo spodoba, ponieważ co? Tomek i przyjaciele ratują święta na wyspie Sodor. A jak to robią? No zobaczycie, jak przeczytacie. Także też zachęcam do tej pozycji bardzo serdecznie. Słuchajcie, kolejna dla maluchów, takich naprawdę fajnych małych dzieci, które przychodzą znowu do nas po te propozycje. Wieczór gwiazdkowy na placu budowy. Z tej serii mamy na dziale 4 książki. Ta jest właśnie świąteczna, mamy jeszcze 3 inne. I słuchajcie, też przepięknie zilustrowana. Zobaczycie sobie, czy te maszyny na placach budowy tak faktycznie śpią w te święta, czy nie. No ja myślę, że one chętnie by sobie pospały, ale tu gdzieś koparka zmęczona myśli o tym, że jednak trzeba dokończyć budowę na tym placu, nie? Ja też tak sobie bym chciała już się wprowadzić do nowego domu, no i bardzo bym chciała, żeby te sprzęty mi w tym pomogły. I wy zobaczycie, jak ją przeczytacie. No, czy te maszyny dostają prezenty, czy one spędzają święta, czy może mają odpoczynek? Naprawdę ciekawa. Ilustracje również, spójrzcie, one są naprawdę przepiękne. Dużo tych sprzętów pokazanych. Zobaczycie sobie, obejrzycie na pewno z chęcią. Będziecie wracać do niej nawet po świętach, bo to tylko, nie tylko tematyka typowo Bożego Narodzenia. Słuchajcie, kolejna propozycja. Pani Agaty Przybyłek. Książeczka przeznaczona też dla dzieci 7+, myślę, 24 dni do gwiazdki. Tak ta książeczka wygląda. Bardzo ładna, w formie kalendarza adwentowego, słuchajcie. Są tu 24 opowieści. Wiadomo, zaczynamy od pierwszego dnia grudnia, możemy czytać do samego końca, jedną opowieść dziennie. Jeżeli zrobimy to szybciej, wrócimy do niej, bo naprawdę bardzo fajnie napisana. Nie powiem Wam o czym, bo każda opowieść jest o czym innym, oczywiście związana z tematyką świąt. Także bardzo serdecznie ją polecam.
Są to 24 przepięknie zilustrowane rozdziały i myślę, że będzie Wam się podobała na pewno. Co jeszcze Wam mogę polecić, to na pewno komiks. Słuchajcie, bardzo tu lubicie przychodzić i wypożyczać komiksy i robicie to naprawdę z miłą chęcią. Ja widzę, jak szperacie tu w tych naszych półkach i sobie oglądacie i te komiksy naprawdę bardzo dużo są wypożyczane. A to jest propozycja dla dzieci, naprawdę to jest komiks 5+. Czyli taki pierwszy komiks. Naprawdę kupowałam to z myślą o tych właśnie maluchach, które no nie do końca mają tę możliwość oglądania sobie gdzieś tam wśród tych naszych komiksów. Dlatego, że one są przeznaczone dla starszych dzieci, nieraz te słowa są niezrozumiałe, a ten no jest po prostu przepiękny. Ja się zauroczyłam, kiedy kupiłam pierwszy raz ten właśnie komiks z tej serii. Był to komiks na jesień, o tematyce jesiennej. Mamy teraz kupione wszystkie 4, czyli na każdą porę roku, a ten jest o tematyce zimowej. I zobaczcie, tak on wygląda. Podmuch zimy, taki jest tytuł tej właśnie książeczki. Ona wygląda, zobaczcie, w ten sposób. Jest prześliczna, te ilustracje są piękne. Wam tutaj pokażę, zobaczcie sobie. Naprawdę jest bardzo ładnie zrobiona, mała, do tych małych rączek się na pewno zmieści. Bardzo proste słowa, napisane fajnym, takim prostym językiem. A ja Wam powiem o czym. Tematyka miłosna, słuchajcie, święta i miłość, nie? Też może być. No więc pewien lisek, taki trochę niemrawy, trochę taki sobie taki zagubiony, znajduje, no nie wiem, właściwie nie powiem Wam, czy znajduje, sami zobaczycie, ale zakochuje się w pięknej lisicy. No i cóż ten lisek będzie robił, żeby tam z nią się umówić? No to ja myślę, że chyba Was zachęciłam, żebyście sobie przeczytali. Serdecznie Wam polecam, naprawdę bardzo, bardzo fajna pozycja. Następna książka, myślę, że też równie ciekawa, Świąteczne szczęście Leosia. Zobaczcie, tak ona wygląda. Wiecie co, jak ja ją czytałam, bo to jest znowu nasz także nowy zakup i jak ją czytałam, tak sobie myślałam o tym na początku, bo Leoś tutaj zakrada się, słuchajcie, do domu i przygląda się, to będzie, zobaczcie, na tej ilustracji widać, tu mamy naszego niedźwiedzia, przygląda się tym domownikom. No i on, ja Wam tylko pokrótce powiem, obserwuje jedną rodzinę i tak sobie myśli, że będzie robił w ten sam sposób, czyli on sobie przygotowuje na święta swoje miejsce, tą swoją norkę, szykuje prezenty, ścina choinkę w lesie, tak jak te dzieci. Ale wiecie co? Nadchodzi właśnie ten dzień świąt i Leoś jest smutny, bo czegoś tam zabrakło, czegoś mu brakło. I jak przeczytałam ją do końca, właściwie tak sobie pomyślałam, no bardzo fajne przesłanie tej książki, ale jakie? Zobaczycie, jak ją przeczytacie. Naprawdę bardzo ciekawa pozycja skierowana do młodszych dzieci, ale myślę, że będzie Wam się podobała na pewno, zresztą pięknie zilustrowana, bardzo ładna, gorąco polecam. I teraz jedna również z ulubionych pozycji, słuchajcie, Opowiem Ci Mamo z tej serii. Jest to książka o świętym Mikołaju, czyli ten nasz picture book słynny. Zobaczcie, ona tak wygląda, bardzo, bardzo ładna książka. I tutaj te małe dzieci, wszystkie, nawet nie tylko małe, bo Wy przychodzicie po te picture booki, nawet już większe dzieciaki przychodzą i szukacie i sobie odnajdujecie różne tutaj rzeczy. Tu akurat macie do wyszukania pewne rzeczy związane z tematyką świąt. Dużo tu jest o Mikołaju, szukacie różnych elementów. Naprawdę bardzo ładna książka, Wam bardzo gorąco polecam, super. Następna, Gdzie jest Mikołaj? Zobaczcie, tak ta książeczka wygląda. Bardzo, bardzo ładna, też pięknie zilustrowana, ciekawa, kolorowa. No cóż, myślę, że nie będę Wam za dużo mówić, zwłaszcza, że tego tekstu tutaj nie jest wiele, czyli przeznaczona naprawdę do dzieci tych młodszych. No Leoś czeka, przepraszam, nie Leoś, niedźwiadek, mały misiek czeka ze swoją rodzinką na święta. No a dlaczego on tak się doczekać nie może, no to zobaczycie, jak przeczytacie. Też bardzo fajna książka. I następna, Mroźne przygody Bombli. Wiadomo, są święta, każdy ma swoją pracę do wykonania, rodzice i tak dalej. No a dzieci cóż, no fajnie jak wyjdą na dwór i zajmą się zabawami na śniegu, jeżeli ten śnieg oczywiście u nas mamy.
ale myślę, że, no oczywiście mam nadzieję, że ten śnieg spadnie w tym roku na święta i będzie naprawdę fajnie i te wszystkie małe dzieci będą z tej książeczki brały przykład i wyjdą na dwór, żeby się pobawić śnieżkami i fajnie się fajnie spędzić czas. Słuchajcie, moja ulubiona książka, przyznam szczerze, jedna z ulubionych, ja po prostu bardzo, jak byłam małym dzieckiem, lubiłam czytać Muminki. To jest, nawet kupowałam sobie już jako taka dorosła dziewczyna fajne jakieś tam, jak już miałam dzieci, byłam starsza i kupowałam fajne gadżety związane z Muminkami, bo bardzo tą książkę lubiłam i oglądać filmy i czytać książki. I ten zakup mamy nie tylko tą książeczkę, ale również inne z serii Muminków w nowym wydaniu. Ta jest w szacie zimowej. Bardzo ładnie zilustrowana, zresztą jak wszystkie te książki, które właśnie kupiliśmy. Zobaczcie, bardzo kolorowa, bardzo ładna, z tematyką świąteczną związana typowo. Każdy rozdział opowiada inną historię. Muminki, myślę, bardzo lubicie, bo też chętnie je wypożyczacie. Dlatego bardzo Was zachęcam do tej lektury. Bardzo było mi miło spędzić z Wami ten czas przedświąteczny. Zapraszam Was tutaj do nas, do Biblioteki Miejskiej w Luboniu. Żegnam się już z Wami. Do zobaczenia. Ja nie wiem, kiedy to się tutaj nagrywa, kiedy nie. Do zobaczenia. Które Was serdecznie zapraszamy do mojego oddziału stomatologicznego. No nie wytrzymam.